Bardzo się cieszę, że będziemy mieć Annę Kareninę, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych baletów. W ogóle tak się zdarza, że jeżeli libretto jest oparte na naprawdę dobrej literaturze, a tu Anna Karenina jest napisana według powieści Tołstoja, do tego wszystkiego muzyka, którą pisał Rodion Szczedrin, pisał szalenie świadomie, bo pisał dla swojej małżonki, która też była jego inspiratorką i w muzyce, i w sztuce, a także taką nawet muzą. Zdecydowaliśmy razem z Bożeną Klimczak i resztą ekipy, że akcja Anny Kareniny będzie się działa od początku do końca na dworcu. Dokładnie jest to specyficzny dworzec, który przybiera formę tunelu. Chodziło nam, poza oczywistą metaforą podróży, drogi życia, chodziło nam o metaforę niemożności wyjścia z jakiejś wyznaczonej drogi, z niemożności wydostania się tak naprawdę z tego dworca. Czyli od momentu, kiedy Anna poznaje Wrońskiego, według nas, według naszej interpretacji, nie ma ona już możliwości zmiany swojego życia, ponieważ władają nią emocje, które są tak silne, że nie jest w stanie intelektem czy normalnymi społecznymi powstrzymać ich. Więc jakby od początku jest skazana na zagładę, na samozniszczenie, co też słychać w muzyce. Ona nie przechodzi jakiejś wyraźnej metamorfozy, tylko od początku jest bardzo groźna, niepokojąca i gdzieś cały czas mamy takie wrażenie, że to się może skończyć nieszczęściem. Moja rola, a kreuję w tym spektaklu główną rolę Anny Kareniny, jest akurat tu w tym spektaklu dosyć wymagająca. Z dwóch powodów. Jeden, no to głównie dlatego, że jest to spektakl bez przerwy, a Anna Karenina jest praktycznie cały czas na scenie, więc pod względem kondycyjnym to jest naprawdę dosyć ciężki spektakl. A drugi powód, dla którego jest to dosyć trudne, to sam fakt, że w tak krótkim czasie trzeba pokazać zróżnicowane emocje. Od miłości, euforii, radości, aż po jakieś opętanie i decyzję właśnie o śmierci. I to w tak krótkim czasie to jest dosyć dużym wyzwaniem.